30 czerwca 1908 roku, na minutę przed godziną 7 rano, car Mikołaj II Romanow, popijając swoją poranną herbatę, nie mógł przypuszczać, że już za kwadrans o 7.14, tuż nad rzeką Podkamienna Tunguska, na północ od jeziora Bajkał w środkowej Syberii, w ułamku sekundy 9 milionów drzew w promieniu 40 km nagle padnie pod naporem dość silnej eksplozji. Eksplozja była ponad 2000 razy silniejsza od bomby zrzuconej pod koniec II wojny światowej na Hiroshimę. Wybuch było widać z odległości 650 km, było go słychać z odległości ponad 1000 km, a sejsmografy na całej planecie go zarejestrowały. Przez wiele dni później w całej Europie dało się zauważyć tzw. białe noce, podczas których w miejsce zmierzchu pojawiało się złote światło, które dawało na tyle blasku, że na terenie Londynu udało się spokojnie czytać książkę w środku nocy na ulicy. Do tego wszelkie rosyjskie sprzęty pokazywały, że oto pojawił się na naszej planecie kolejny biegun północny. Niedługo po wybuchu zaczęły lawinowo napływać zawiadomienia do obserwatorium meteorologicznego w Irkucku o ognistej kuli, świetlnym słupie czy nawet spadającym słońcu. Wszelkie zeznania były spójne. Gigantyczna, świecąca kula lecąca z południa spowodowała serię wybuchów. Wyliczona trajektoria umożliwiła wyliczenie miejsca eksplozji. Szczęśliwie okolica była niezamieszkała. Radziecka Akademia Nauk zgromadziła relacje ponad 920 osób. Obiekt opisywano jako kulę dwukrotnie większą od Słońca z postrzępionym ogonem, z którego sypały się iskry. Z tego co udało się ustalić, obiekty widziane przez świadków mogły mieć nawet 50 metrów średnicy. Temat spektakularnego wybuchu trafił na pierwsze strony gazet syberyjskich. Żyły tym tematem jakiś czas, potem pojawiły się po latach pilniejsze tematy, jak choćby Wielka Wojna, upadek carskiej Rosji, czy chociażby przerażająca rewolucja bolszewicka. Po niemal 20 latach na miejsce katastrofy zjawił się Leonid Kulik, geolog Muzeum Mineralogicznego w Piotrogrodzie. Zgodę otrzymał jedynie dlatego, że ludzie zaczęli mówić, że wybuch musiał być spowodowany przez paranormalne zjawiska, a na takie nie było miejsca w Związku Sowieckim. Leonid Kulik otrzymał zgodę na badania, bo mówiono, że na kilka dni przed eksplozją psy szczekały i wyły jak opętane. Ptactwo zachowywało się dziwacznie, a zwierzęta pouciekały z lasu. Piotrogrodzki geolog miał rozprawić się z gminnym zabobonem badaniami naukowymi. Jego poszukiwania nie były owocne, pomimo nieprzyjaznego terenu cztery wyprawy dały sporo zdjęć, które dały spory obraz tragedii, ale dały jeszcze więcej pytań. Z jego relacji wiemy, że była potężna kotlina pokryta powalonymi, osmolonymi, leżącymi promieniście drzewami, gdzie w epicentrum sięgały nieba obdarte z gałęzi drzewa. Z racji wystąpienia licznych płytkich oczek wodnych Kulik założył, że większy obiekt musiał eksplodować nad terenem, przyczyniając się do powstania deszczu meteorytów. Miał jednak problem z tym, żeby znaleźć cokolwiek na poparcie swojej hipotezy, bo ani nie znalazł śladów meteorytu, ani żadnego porozrzucanego niklu czy żelaza. Kulik niestety nie doczekał się jakiegoś wyjaśnienia zagadki katastrofy tunguskiej. Następnie chętni do badań pojawili się z Międzynarodowej Unii Astronomicznej, ale przecież obcy grzebiący w sowieckiej ziemi był nie do pomyślenia. Do czasów Gorbaczowa można było jedynie spekulować. Po II wojnie światowej, czyli po tym, kiedy zrzucono bomby atomowe na Japonię, sowieccy naukowcy zaczęli tłumaczyć katastrofę jako efekt prac nad eksperymentami jądrowymi. Niestety ta teoria upadła z hukiem po tym, jak się między innymi okazało, że siła wybuchu była ponad 2000 razy silniejsza od znanych bomb atomowych. Do tego nie stwierdzono obecności promieniowania radioaktywnego, wręcz przeciwnie, zdawało się, że przyroda na nowo rozkwitła, jeszcze gęściej i żywiej niż przed katastrofą. Typowano dwa obiekty, fragment komety albo meteoryt, który eksplodował zanim dotarł do powierzchni Ziemi. Według relacji świadków dochodziło do różnych dziwnych rzeczy. Najwiarygodniejsze opowieści przytaczają dziwne zjawiska świetlne na 3 dni przed wybuchem. Analizowano również anomalie atmosferyczne, jakie wystąpiły po wybuchu Tunguski. Odkryto, że anomalie pojawiły się jeszcze przed katastrofą. Typowano, że obiekt krążył niczym satelita w naszej atmosferze, przy okazji wypuszczając sporo gazów i pyłów. Popularnym doniesieniem był ognisty ogon obiektu i tęczowe lśnienie. W 1978 roku Lubora Kresak, czechosłowacki astronom,
rzucił teorią, że winowajcą musi być oderwany fragment komety Encke'ego. W 2007 roku naukowcy Uniwersytetu Bolońskiego znaleźli krater, który musiał pozostawić po sobie albo meteoryt, albo część komety. Kraterem tym jest jezioro Czeko, umiejscowione raptem 8 km od epicentrum wybuchu. Niestety teoria się nie przyjęła, bo nieopodal zbiornika rosną dość stare drzewa, które nie powinny tam być, a i raczej nie ma pouderzeniowego pochodzenia. Najwięcej nadziei dają badania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, gdzie próbki poddano transmisyjnym mikroskopem elektronowym, czyli nowoczesnym sprzętem, który pokazał, że skład próbek jest bez wątpienia charakterystyczny dla meteorytów żelazno-kamiennych. Dalsze symulacje komputerowe pozwoliły ustalić zadziwiającą zależność, bo jeśli dociera do Ziemi mały obiekt, ten pozostawia na miejscu zbrodni dość sporo szczątków. Natomiast w przypadku gigantycznych już niewiele. Tunguska asteroida miała rzekomo wielkość wieżowca, który, uwaga, leciał z prędkością 15 km na sekundę. Wpadła w atmosferę i rozerwało ją na strzępy na wysokości 10 km nad powierzchnią Ziemi. Istnieje wiele analiz sugerujących, że w eksplozji szczątki asteroidy kompletnie się roztopiły, co by sugerowało, że nie kawałki samej asteroidy, a fala uderzeniowa czy fala termiczna dokonała takich zniszczeń. Sprawą oczywistą i dość jasną musi być przy tajemniczym wybuchu mającym miejsce z dala od ludzkich oczu w syberyjskiej głuszy, że pojawi się od groma rozmaitych zadziwiających teorii. Rzecz jasna, teorią numer jeden to UFO. Jedni sugerują, że musiał to być sygnał puszczony przez obcą cywilizację. Drudzy wspominają o kapsule ratunkowej z obcymi, która rozbiła się nad Syberią. Trzeci mają fantastyczną teorię, bo planety potrafią bronić się przed istotami żywymi. Płaszcz naszej atmosfery na kilka dni przed atakiem zbierała energię zarówno świetlną, jak i magnetyczną i takim strumieniem energii odparło międzygwiezdnego wroga. Kolejni naukowcy mieli genialną teorię dotyczącą chmary komarów unoszących się ponad mokradłami, które, uwaga, dokonały samozapłonu. Wszystkie naraz. Te bowiem osiągnęły masę krytyczną. Kolejną teorią jest to, że to sam Nikola Tesla podczas jednego ze swoich eksperymentów z elektryką i grawitacją wywołał spektakularny wybuch po drugiej stronie globu ziemskiego. Inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia stworzył dwa urządzenia, które wysłały sygnał w tym samym czasie. Jeden w atmosferę, a drugi skierowany do Ziemi. Obie fale spotkały się na północ od Bajkału i zainicjowały eksplozję. A wszystko w imię nauki. Choć pojawiły się oczywiście teorie, że Tesla obronił naszą planetę przed agresją z kosmosu. W okresie, gdy doszło do katastrofy tunguskiej, Tesla pracował właśnie nad takimi urządzeniami, wykorzystującymi ziemską jonosferę jako medium. Według jednej z teorii Tesla zdawał sobie sprawę, że to, co stworzył, można łatwo zmienić w broń i przetestował to w Tajdze w 1908, wysyłając ładunek, który eksplodował na niezamieszkałej Syberii. Genialny serbski wynalazca publicznie mówił o broni zdolnej do uderzenia w każdym miejscu na świecie z siłą odpowiadającą 10 megatonom trotylu, a taka charakterystyka odpowiada skali zniszczeń w Tajdze. Ważne w tej całej historii jest rozumienie tego, że od ponad 100 lat ludzkość nie jest w stanie rozwiązać zagadki, że ludzie mają bogatą wyobraźnię i że jeszcze przed nami zrozumienie tego, co takiego właściwie się wydarzyło. Według NASA upadek podobnego meteorytu zdarza się przeciętnie raz na 300 lat. Zatem musimy się nastawić na to, że prędzej czy później będzie musiało dojść do kolejnego takiego samego wydarzenia. Problem w tym, że nie wiadomo, gdzie może takie wydarzenie nastąpić. W związku z tym światowe agencje kosmiczne tworzą coraz bardziej zaawansowane technologie, które będą mogły wykryć nawet najmniejsze kosmiczne skały, które by mogły zagrozić naszej planecie. Miejmy nadzieję, że technologie pozwolą nam odpowiednio wcześniej na takie wydarzenia się przygotować. Może Elon Musk coś wymyśli. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry. Jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego razu, czyli kiedy każdy z Was w komentarzach napisze tak naprawdę, co było przyczyną tej wielkiej katastrofy. No i to tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.